Karolina, dzień dobry, cześć. Jak się czujesz? Pierwsze pytanie. Wiesz co, no jest już o wiele lepiej. Jakby od niedzieli jest mała poprawa. Jakby w niedzielę była mała poprawa. Rzeczywiście zdiagnozowali, co zdiagnozowali u mnie. Dzięki temu już wiem, w którym kierunku po prostu iść i się leczyć. I jestem też wdzięczna za to, że można hormonami, środkami farmakologicznymi po prostu lepiej się poczuć. Wiadomo, że ostatni tydzień nie był dla mnie najłatwiejszy, ale cieszę się, że jestem już tutaj i każdego dnia staję na nogi. Nie myślałaś o tym, żeby jednak zrezygnować ze względu na te problemy zdrowotne? Nie namawiałeś jej do tego, Roger? No bo jednak zdrowie jest najważniejsze. W soboty jeszcze byliśmy w zgodzie, że Karolina nie wystartuje. Ja też powiedziałem, że nie. W niedzielę rano się obudziła, powiedziała, że jest troszeczkę lepiej. Upust emocji był, że nawet się popłakała i mówi, że nie ma takiego ciśnienia na tej głowie już. Więc uznaliśmy, że dobra, zaczekamy. Mieliśmy jeszcze dwie wizyty u dwóch różnych neurochirurgów. Jeden właśnie zdiagnozował, ale powiedział, że nie ma przeciwwskazań, żeby mogła wystartować, jeżeli się będzie czuła na siłach i jej ból na to pozwoli. Dzisiaj rano jeszcze byliśmy, bo jeszcze dzisiaj rano też nie wiedzieliśmy, czy Karolina w ogóle wystartuje, czy nie. Rano się obudziliśmy i mieliśmy taką skalę, którą z neurochirurgiem ustaliliśmy. To w środę to było 10/10, ból nie do wytrzymania i wymioty cały czas. Jak tylko wstawała, to były wymioty, więc w sobotę było 9/10, w niedzielę powiedzmy było z 7/10, dzisiaj rano było z 5/10, pojechaliśmy do jeszcze jednego neurochirurga, żeby jeszcze raz on nam powiedział, czy nie ma naprawdę przeciwwskazań do wysiłku fizycznego. I powiedział, że nie, dopóki Karolina będzie się czuła jakkolwiek na siłach, dostała kolejne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne tym razem, bo przeciwbólowe nie działają. I teraz widać trochę po oczkach, że to trochę wszystko wychodzi, więc dlatego ja się bardziej będę wypowiadał, żeby Karolina już odpoczywała i jechali. Karolina tańczyła na bardzo silnych lekach przeciwbólowych dzisiaj. To były przeciwzapalne. To są jakby, dobre jest to, że już jest postawiona diagnoza i rzeczywiście, skoro lekarz powiedział, że nie ma przeciwwskazań, żeby występować dalej w programie, no to rzeczywiście chciałam podjąć to wyzwanie. Musi po prostu na pewne rzeczy zwracać uwagę, jak na przykład będzie problem ze wzrokiem czy coś, to będziemy musieli od razu działać. Kiedy będziesz czuła się dobrze? Kiedy ta skala bólu będzie 1/10? Neurochirurg powiedział, że to powinno teraz iść z dnia na dzień, powinno być coraz lepiej, tylko też powinien być odpoczynek. Zobaczymy jutro rano, jeżeli będzie znowu poprawa, to znaczy, że idzie to w dobrym kierunku i po prostu ten torbiel, co jest, po prostu się troszeczkę zmniejsza. A kiedy wrócisz do treningów? No pewnie jutro sobie jeszcze dam przestrzeń na odpoczynek i mam nadzieję, że już jak najszybciej, bo zauważyłam, że z dnia na dzień po prostu ten ból maleje i dzisiaj się co prawda obudziłam z mniejszym bólem i jakieś tam ciśnienie jeszcze było. No ale usiedliśmy do śniadania, zaczęliśmy trochę więcej rozmawiać i to wszystko wracało, więc już mówię, dobra, idziemy do tego neurochirurga i teraz jedziemy do domu odpoczywać na pewno. Jurorzy dali Ci taryfę ulgową? Wiesz co, na pewno... Czy jurorzy mi dali taryfę ulgową? Ja myślę, że te wyższe noty były dla mojego tancerza, bo mu się po prostu należało, bo on wszystko wytańczył. A te niższe noty biorę na klatę, bo uważam, że one są sprawiedliwe, bo no, nie było mnie na treningach. Rzeczywiście była to siła wyższa, ale też nie będę się tym zasłaniać. Uważam, że dobrze, że mi to dali, bo mi się to po prostu należy. A te wyższe noty uważam, że w 100% należały się po prostu Michałowi i to było wyważone. Kiedy będzie operacja? Ostatnie pytanie. Planujecie już ten zabieg? Nie ma tak, że jest naleganie na operacji. To będziemy musieli za miesiąc zrobić za 3 miesiące jeszcze raz rezonans głowy i sprawdzić. Dopóki Karolina nie będzie czuła problem ze wzrokiem i tak dalej, żadna operacja nie jest potrzebna. Jeżeli poczuje jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, plamy, wtedy będziemy musieli się udać jeszcze raz i sprawdzić to znowu. Generalnie najpierw sprawdzamy wszystko farmakologicznie i liczymy na to, że trochę lżejszym środkiem uda nam się to zniwelować, więc zaczynamy od hormonów i potem będziemy się badać dalej, bo jakby operacja to już jest ostateczność, po to się po prostu sięga, jak już nie ma wyjścia. Karolina już nieraz miała problemy z swoimi hormonami i po prostu teraz dostała znowu te same leki hormonalne i znowu je bierze, one są mocne, więc to też powinno poprawić. Najważniejsze, że już jest diagnoza, wiemy w którym kierunku iść, leczyć się i trzymać dalej i po prostu czerpać z życia jak najwięcej. No nie można się poddawać.